czy autostrady to będzie taki problem jak w PRL-u, brak papieru toaletowego? Pani Grażyna Piotrowska. To jest chyba takie trochę brak refleksji, jakby popatrzeć na to, co się dzieje w Europie. My się teraz przy okazji korków, które widać na Amber One, swoją drogą to Amber Gold, Amber Room, teraz mamy Amber One, jakieś takie dziwne skojarzenia, ale nie uczymy się na błędach innych. Śmiejemy się z Francuzów, którzy programowo co roku jadąc na wakacje... Banki się nauczyły, wzięły premię za swoje zacofanie. Ale to właśnie teraz mówię, kto się nie uczy. Patrzymy się, śmiejemy z tych żabojadów stojących zawsze, co roku, w tych samych terminach, na tych autostradach, tak, na autostradzie słońca. Czy z innych, czy z Włochów, którzy już się dawno nauczyli pod Wenecją, jeżeli ktoś jeździ, to wie, że tam już się w korkach nie stoi, jeżeli jedzie się dalej, więc potrafiono szybko dostosować system. A u nas mamy piękne autostrady, dostosowana ilość bramek do minimalnej przepustowości, no bo po co robić więcej bramek na przepustowość maksymalną, czyli po co ułatwiać życie ludziom raz na kilka tygodni. I to jest po prostu taki kolejny absurd. Wszystkie rozwiązania, które w tej chwili się pojawiają, a będziemy rozdawać bilety, a może przestańmy pobierać opłaty, to są jedno bardziej absurdalne od drugiego. A tu się prosi o jedno, jak Einstein mówił, nie masz wiedzy, to miej chociaż wyobraźnię. A tu trochę ani wiedzy, ani wyobraźni. Lidia Adamska. Wydaje mi się, że są dwa aspekty. Jeden, o którym pani wspomniała, to znaczy ten systemowy i potrzeba kompleksowego spojrzenia na organizację ruchu autostradowego i wykorzystanie doświadczeń innych. I być może tutaj potrzebne jest trochę czasu, abyśmy tę lekcję odrobili. Natomiast patrząc na obecne kłopoty, ja dostrzegam potencjalną możliwość takiego bardziej pragmatycznego podejścia i zastanowienia się, czy w tych warunkach, jakie są obecnie, dałoby się coś zrobić. Niezależnie od tego, że być może w przyszłości jakoś to lepiej. Czyli odpuścić te bramki, niech ludzie jadą? Nie wiem, czy wszystkie bramki, które są postawione, czy one wszystkie działały. Może tak, może nie. Jeśli tak, to tutaj jakby ta moja krytyka nie jest za bardzo uzasadniona, ale mogę podejrzewać, że być może nie wszystkie były czynne. Druga rzecz, są te przejazdy, te szybkie, do szybkiego przejeżdżania, gdzie można to jakoś... Te easy passy. Więc może tutaj kwestia spopularyzowania tego przejazdu, bo też wiemy, że nie wszyscy kierowcy są fanami takiego rozwiązania z różnych względów. To jest drogie. Jeżeli ktoś jedzie na wakacje i z powrotem... Jednorazowo czy kilkurazowo, przepraszam, że się wtrącam, ale po prostu po to, żeby móc skorzystać z takich easy passów, zresztą tak jest często na zachodzie, trzeba nabyć urządzenie, które jest stosunkowo... Znaczy to jest jednorazowa inwestycja, ale to jest droga zabawka, jeżeli ktoś nie jeździ często. A gdzie to się kupuje? To też jest wiedza właśnie, żeby chcieć, to trzeba wiedzieć, trzeba kupić, ale przede wszystkim z tego korzystają rzeczywiście ci, którzy dużo jeżdżą często. Często dla jednorazowych czy nawet dwurazowych wypadów wakacyjnych to się po prostu nie opłaca.